Cię w następnej ale degustacji. Tym razem mam piwo z Malton, z Yorkshire. Jest to Brass Castle Brewery Disruptor New England Style IPA 7,4% alkoholu, gluten free, czyli bezglutenowe. W składnikach jest woda, słód jęczmienny, słód owsiany, słodowana pszenica, chmiele i droszcze. No ale jakież to chmiele? Ja sobie to wypisałem. Mosaic Simcoe Equanaut i Citra, czyli bardzo przyjemne. Takie, no troszeczkę ciekawe wzornictwo. No, czemu nie? Malton. Byłem raz w Malton, muszę wam powiedzieć, parę lat temu, no ładne parę lat temu, bo chciałem odwiedzić muzeum wojenne, militarne, no nie pamiętam dokładnie jak teraz się to nazywa, w każdym razie bardzo przyjemne miejsce. Niestety z daleka gdzieś pobłądziłem troszeczkę, na mapie nie można było dojechać, ale znalazłem. A jak już znalazłem, no to było rzeczywiście fajne miejsce. Godne polecenia, jak będziecie w okolicach Malton, to zdecydowanie musicie odwiedzić to muzeum, bo jest bardzo przyjemne. A oprócz tego możecie oczywiście odwiedzić Brass Castle Brewery. Czemu nie? Jak widzicie, piwo jest zdecydowanie zamglone, prawie że pomarańczowe. Piana, no dosyć duża się zrobiła, ale opadła. Tutaj już została tylko sucha piana na szkle. Ale wyglądało ok. W aromacie trochę słodowości, takie sporo owoców egzotycznych, zdecydowanie. Taka nutka pestkowych owoców, taka brzoskwinia troszeczkę. Jest też taka nutka, jakby to określić, może chyba związana właśnie z tymi pestkowymi owocami, bo ona jest taka ciemniejsza jakaś, taka właśnie drewniana troszeczkę. Ale bardzo dużo jest tych owoców, to się zdecydowanie. Dobrze, to przejdźmy do może do smaku. Czuć tą pełnię, głębię tego piwa. Naprawdę jest przyjemne, owocowe. Normalnie jakby się piło takie smoothie, jest gęste, zdecydowanie. Bardzo soczyste, dużo owoców egzotycznych, mango, papaja, różne takie, nie? Ale jest fajna, taka niewielka, ale wyraźnie odczuwalna grejpfrutowa goryczka. O, no. I ona się dosyć długo utrzymuje, ale jest na takim niskim poziomie. Można by powiedzieć, że ona jest koło tak, no nie wiem, koło 30 i po coś w tym stylu. Ale jak przeczytałem na ich stronie, to jest 20. Tak się zastanawiam, no 20 i bo to jest kurna ledwo wyczuwalne. A tutaj rzeczywiście to widać. Czuć tą goryczkę. Chociaż ona jest właśnie taka delikatna, ale wyraźna. No, nie wiem jak to osiągnęli, ale rzeczywiście ta goryczka jest wyeksponowana. Poza tym piwo daje takie jakby symptomy, znaki, że jest lżejsze niż rzeczywiście jest. To jest 7,4%. Alkohol jest ładnie ukryty, naprawdę. Może później troszkę w goryczce gdzieś jest jakieś takie rozgrzewanie w przełku, ale naprawdę minimalne. Można tego nie zauważyć. Bardzo przyjemne piwo, chociaż nie jestem pewien, czy to jest takie 100% East Coast. To jest taki balans troszeczkę między West Coast a East Coast, bo jest tu taka lekkość,
w tej owocowości jest lekkość i taka jakby oleistość. Także to gdzieś jest coś pomieszane. Interesujące piwo, bardzo łatwo pijalne, wręcz sprawia wrażenie takiej sesyjności, bo alkoholu nie czuć, prawda? Także trzeba się mieć na baczności. Fajnie wchodzi, przyjemne, delikatne, owocowe, dużo estrów. Naprawdę fajne piwo. Fajnie zrobione, oczywiście. Ale takie niejednoznaczne. Natomiast na pewno dostarcza dużo przyjemności z picia. Fajne aromaty, fajne smaki. Fajna taka właśnie, odczucie w ustach jest fajne. Struktura tego piwa. Także tekstura jest ok. Natomiast ono jest takie troszkę niejednoznaczne, ale bardzo przyjemne i warte chyba spróbowania. Ja to piwo tak naprawdę kupiłem, jak byłem z synem zobaczyć jego przyszłe mieszkanko w Jorku, no bo będzie tam studiował. Chciał zobaczyć ten akademik, przynajmniej to miejsce, gdzie będzie mieszkał. Pojechaliśmy. Bardzo piękne miasteczko, takie bardzo małe, z wielką ilością średniowiecznych pozostałości. Bardzo fajnie to wyglądało. Bardzo fajne miejsce, nie? No i były takie uliczki normalnie jak z Harry'ego Pottera, takie śmieszne ściany, fajne sklepiki malutkie. No i właśnie był taki sklepik z piwami. Jak tam wpadłem, to chciałem wszystko wykupić, no ale niestety trzeba było się ograniczyć. No i wziąłem tylko kilka piw i to było jedno z nich. Lokalne z Yorkshire piwo i naprawdę było warto. Naprawdę przyjemne. Mam nadzieję, że podobała się Wam ta recenzja, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, tak żeby być na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.